Czyli kadra, podchodzi do Zbyszka. Teraz. Idę. Reszta, siedzicie. Czekajcie. Gram. Okej, tu czytam wprowadzenie do DARPA. Druga era, rok 534. Od kilku lat Tamriel pogrążony jest w spokoju. Żadnych wojen, zamieszek, intryg ze strony dedrycznych książąt. Wszystko to zmienia się w mgnieniu oka, kiedy mistrz wiedzy Selarus, w tej roli wujek Zbyszek, najwyższy kapłan zakonu Psidzik, w swej nagłej, niewytłumaczalnej wizji zaczyna odczuwać magiczną energię gdzieś na terenach prowincji Hammerfell. Plotka o owym źródle energii, mimo znanej wszemi wobec wiedzy odnośnie tajemniczości i bezpieczeństwa przepływu informacji w Arteum, czyli mitycznej wyspie oderwanej od świata, na której znajduje się wieża, będąca jednocześnie siedzibą zakonu Psidzik, szybko rozchodzi się po wszystkich prowincjach Tamriel. Wkrótce do Hammerfell wjeżdżają się najważniejsi przedstawiciele gildii, zakonów i prowincji całego kontynentu. Dyrektor Akademii Magów. Dwie osoby, które są jego prawą i lewą ręką, proszę do wujka. Trzy, do wujka Peta. W tym miejscu zrobić miejsce na wujka Peta. Siada i dobrze dają te trzy osoby. Ręką i prawą nogą. Tak. I Pet. Dwie osoby, które są wśród obrońców świtu, czyli łowców wampirów, pod przewodnictwem Taika Ababnecha, czyli wujka Kreta. Dwie osoby obok, tutaj, miejsce dla nich. O Boże, nie. Trzy osoby też, będące plemiennymi orkami, pod przewodnictwem Grogmara Grogasza, czyli wujka Roberta. Kolejne trzy miejsca. Dwie osoby w kompanii Czarnego Drewna. Tam, na tamtej ławce. Dwie osoby. Moje prawo. Wszystko jest moje. Tak. Obok nich siadają wampiry pod przewodnictwem cioci Zohan, czyli... Pulveni Evos. Dwójka wampirów. I obok wampirów siadają towarzysze pod przewodnictwem Skiora, wojennego niedźwiedzia. Tak, zróbcie to miejsce. Panowie, do tyłu. Siadacie do tyłu. Nie obok, tylko do tyłu. Na tył siadacie. Zatem bawcie się dobrze. Larpa, czas zacząć. O! Zebrałem was tutaj, wiecie, w wiadomo jakiej sprawie. Chodzi o magiczne, przepotężne źródło magicznej energii, które jest gdzieś tutaj w Hammerfell. Dzień dobry. Kochani mieszkańcy, przyszły deadry, wszyscy milczą, no spójrz. Więc alarm zostaje odwołany. I tak, źródło mocy jest już u nas, a was to nie musi interesować. Idźcie tam sobie te swoje kuski paść. Inny gnój przerzucać. Nara! Chodź za mną, chodź! Do domu to nie da się wejść. To moja świątynia. Jesteś zbyt ludzki, żeby wejść do mojej świątyni. Do dzieła!
Iha! Jest zlecenie na nich! Żyjesz długo, to masz no, klepanice z orków notorycznie! Cudownie, cudownie. Tak, tak, tak! Cichaj! Orki! Z Majorki! Orki! Z Poznania! I z Stalowej Woli! Proszę, to przypadek rzuciłem czar iluzji. Już musicie dostrzec zagrożenie. Już samo pojawienie się Daedr jest niepokojące, jednakże wampiry pojawiły się krótów. Orkowie zawsze dobrze służyli sprawie łowców wampirów. Chciałbym się widzieć z twoim wodzem w Twierdzy Świtu. Tam być wódz. Czy zechcesz go tu przyprowadzić w moim imieniu? Nie wszelkimi wyrazami szacunku. Nie oszukać się krótów. Doskonale. Niech tu się stawią wszyscy. Omówię z twoim wodzem zasady naszego sojuszu. Magowie, mają mroczne czasy. Już na stałe, moim zdaniem. Jeszcze nie. Nie nadeszła wieczna. O, dowódź, stupuj! Nie, teraz nie mogę. Idę do mojej siostry. On chce się ukraść. Mamy zwój? Nie, klawitów ma. Gdzie być arcyma? Gdzie być kość? Julia opala, czy tutaj jest? On będzie tam! Gdzie być złota puszka? Gdzie być Macbeth? Ja wiem, nie. Gdzie jest złota puszka? Gdzie jest złota puszka? Nie wiem. To ma kość?